tak wygląda. To jest cały panel sterowania. Wygląda dość solidnie. Jest też tutaj światełko, więc widzę, co odkręcam. Jest latarka. Okazało się, że się przyda. Pompka w nim zawarta. No i przydał się trójkąt ostrzegawczy. Ale dobrze dokręcił. Dobra, pora na coś cięższego, te czwóreczka. Ostateczny test nośności i siły tego lewarka. Podnosimy kampera. Cześć. Dostałem od firmy Wewor coś, co myślę, że mi się bardzo przyda w garażu. O ile to działa tak, jak ma działać. Najpierw rozpakujemy. O, już pierwsza co rzecz mi się podoba. Jest walizka. Dobra, to jest lewarek. Lewarek chyba z kluczem nawet. Jest taki w walizce. Chyba odblaskowy, więc można by postawić jako trójkąt ostrzegawczy. Ok, to jest super. Zobaczmy, co jest dalej. Będę niebawem w te czwórce. O, w te czwórce robił od spodu, więc na pewno mi się przyda. Jest klucz udarowy. Tu jest lewarek elektryczny i o ile patrzyłem na stronie, on jest chyba nawet do 4 ton. No, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Bardzo mnie ciekawi, jak to będzie wyglądać. Zobaczcie, lewarek tak wygląda. To jest cały panel sterowania. Pompka powietrza w górę, na dół i światełko. Jest tutaj latarka z tego, co widzę. Więc może to być fajny gadżet. W zestawie są rękawiczki, żeby się nie pobrudzić. To jest chyba w ogóle... O, jeszcze dostałem latarkę czołową. To na pewno się przyda do przyczepki do campervana. Jest kabelek do podłączenia do gniazda zapalniczki. Jeżeli nie mam takiej możliwości, z tego co widzę, to mogę sobie do akumulatora podłączyć i mam wyjście do zapalniczki. Są podstawowe klucze, którymi mogę odkręcić koło, czyli 21, 23, pewnie 17, 19. Tak. Jest chyba instrukcja obsługi lewarka i klucza. Jest jeszcze dodatkowa tutaj nakładka z tego, co widzę. Kabel widzę jest dość długi, więc spróbujmy, jak to wygląda i jak to tak naprawdę działa taki zestawik. Zapowiada się naprawdę fajnie. Wstępnie okazało się, że mam akumulator z przyczepki mojej kempingowej. No i lewo, prawo, klucz do kół działa. Zobaczymy, jak będzie w praktyce. Jeśli chodzi o sam lewarek, to pod spodu o, jest taka stopka, więc wygląda dość solidnie. Jest dość ciężki, ale nie zauważyłem, że tu są jakieś akcesoria z boku. Tutaj jest, no właśnie, tu jest podłączenie i... I chyba kabel pompki. No, wygląda jak pompka. Dobra. Tu jest podłączenie. Chyba można to po prostu wyciągnąć na wierzch, żeby za każdym razem tego nie wyciągać przewodu. I z drugiej strony są też jakieś akcesoria. Jest tu imbusik, pewnie do dokręcenia regulacji czegoś. Są tu, co tu jest, bezpiecznik. Drugi bezpiecznik i igły do pompowania, widzę piłki i jakichś innych różnych rzeczy, więc to się też może przydać, ale podłączmy i zobaczmy, jak działa sam lewarek. Ale jeszcze zanim odłączę klucz, to zobaczcie, jest też tutaj światełko, więc widzę, co odkręcam, to też jest fajna rzecz. Zatem odłączam klucz i podłączam. O, świeci się. Dobra. Mam podłączone. I teraz co mamy? O, pompka chodzi. Sprawdźmy. Czy czuć powietrze? Jest. Zdecydowanie czuć powietrze. Światełko. Jest latarka. Pomimo samej latarki jest jeszcze... O, tutaj...
dioda, więc widzę, gdzie podkładać lewarek. To jest też fajne. No i ma regulację. I widzę, że tutaj raz, dwa, trzy kręgi wychodzą, więc zaraz spróbujemy zobaczyć, jak to wychodzi. A, wystarczy raz kliknąć i lewarek mi się wysuwa. Powiem Wam, że takie chyba coś około 50 cm to się wysunęło. Zatem zostaje nam sprawdzić jeszcze w praktyce, jak to wszystko działa. I powiem Wam, że na razie wygląda na to, że nawet chyba zrzucę sobie to gdzieś do przyczepki zamiast zwykłego lewarka, tą walizeczkę. I może to być bardzo przydatny gadżet w podróży też. No i oczywiście w garażu też się wykorzysta. No ale zanim będę dużo gadał, wytestuję w praktyce. Ale sprawdźmy jeszcze, czy się schowa. Na razie jedynym minusem, jaki zobaczyłem, to to, że po włączeniu idzie do góry, dopóki drugi raz nie nacisnę, więc nawet jak osiągnie szczyt, to dalej tam się mieli. W niczym to nie przeszkadza, ale szkoda akumulatora. I to samo jest, jak wezmę przycisnę w dół. Dopóki drugi raz nie przycisnę, też mieli i tak jakby chciał go opuszczać, ale też absolutnie nic więcej złego się z tym nie dzieje. No jeszcze taka bardzo istotna rzecz. Ma niby 420 Nm to odkręcadło, ten klucz. No i co? Pozostaje mi tylko sprawdzić w praktyce na kilku autach, jak to działa, czy mogę polecić, czy nie, bo na pewno nie będę polecał, jeżeli coś się nie sprawdzi. Na razie wygląda bardzo fajnie i bardzo obiecująco. Lecimy sprawdzić. No i zanim wytestuję lewarek na samochodzie, okazało się, że się przyda pompka w nim zawarta. Myślałem, że nie ma do pompki rowerowej, do samochodowej. Są tu różne końcówki właśnie do piłki, ale okazuje się, że bez żadnej końcówki pasuje na takie rowerowe zapięcie, więc teraz podłączymy to do prądu i zobaczymy, czy napompujemy. Złączamy i pompka mamy tu. To jest lewarek. 2,5 atmosfery napompowało. O. I rzeczywiście jest. Także pompka już się przydała awaryjnie. Tu jeszcze mogę ustawić sobie, ile chcę ciśnienia. Dobra, napompujmy do 3 atmosfer. No i dobra, włączamy. No także koła od roweru bez problemu napompowało, można wybrać zadaną wartość ciśnienia. Fajna rzecz, zobaczymy później, jak to w samochodzie działa. Dobra, zanim w ogóle udało mi się wytestować ten lewarek i ten klucz, to walizka przydała się w inny sposób. Zostawiłem ją tutaj jako trójkąt ostrzegawczy, ponieważ pomagałem pani wyjechać z rowu i musiałem jechać po jakiś pręt. Więc zostawiłem tą walizkę jako trójkąt ostrzegawczy. Zaraz zobaczymy, czy ją widać na drodze. A to będzie gdzieś tutaj już za zakrętem. O, jest przy drodze. Więc widać, że coś się dzieje. Ktoś się chyba już zatrzymał pomóc. No także no co, pani tutaj wjechała do rowu. Wyciągnęliśmy ją. No i przydał się trójkąt ostrzegawczy. Dał swoją rolę, więc teraz go pakuję z powrotem i lecimy dalej. Jechaliśmy kawałek, okazało się, że jest kapeć, więc nie ma sensu tego pompować, ale jest też koło dojazdowe, które ma mało powietrza, więc wytestujemy, jak działa sprężareczka w tym i później czy podniesie rzeczywiście to auto. Dobra, 0,45, jest za mało powietrza.
Udało się. Koło napompowane. Teraz sprawdzimy, jak da radę z podniesieniem auta. Działa. Teraz zobaczymy, czy klucz dynamometryczny da radę odkręcić to koło. Ale dobrze dokręcił. Okay. Lewarek się sprawdził. Później wytestujemy jeszcze na większym aucie, bo to jest Seat Ibiza. Małe autko bez problemu podniósł. Także no co, sprzęt się spisał. Ja idę do auta i mam nadzieję, że pani dojedzie bezpiecznie do domu. Jestem naprawdę zdumiony, że to tak fajnie szybko wszystko działa. Przydało się w awaryjnej sytuacji. Będę tą walizeczkę na pewno wrzucał już za każdym razem do auta sobie. A ja jeszcze zaraz będę testował na większych autach ten lewarek, więc mam nadzieję, że zda egzamin nawet przy dużych autach. No i kolejna rzecz. Taczka. Za mało powietrza, a chcę przewieźć ziemię. Nie jestem w stanie tego w ogóle uciągnąć, więc użyję pompki, żeby napompować to koło. No i co? Bez problemu taczkę napompowało. Naprawdę zaczyna mi się to podobać, zwłaszcza, że mi się wszędzie przydaje, a jak już jestem przy tym, to mam wrażenie, że też w motorku mam trochę za mało powietrza, więc od razu sprawdzimy, jak z powietrzem w motorku. No, mamy tylko jedną atmosferę, więc przyda się też do powietrza. Z przodu zobaczymy. Z przodu mamy tylko pół atmosfery, więc napompujmy też. No i kolejny test. Zobaczymy, jak sobie da radę z Volvo. Podstawiłem tylko pod auto i naciskam up. Koniec wysokości, bo nie wykręcałem tamtego bajera, ale zobaczcie. Na 15-20 cm bez problemu podniósł. Można śmiało teraz zdjąć koło. Dobra, pora na coś cięższego, te czwóreczka. Ponieważ jest wyższa, to podłożyłem tutaj kostkę brukową, ale tak naprawdę mogłem wykręcić, pewnie też było ok. Naciskamy. Zobaczymy, jak to zadziała. Dobra, bez problemu podnosi tę czwóreczkę. Najmniejszego problemu nie ma. Podniosłem z 10 cm. Jeszcze jest trochę wysuwu, ale wystarczy. Dobra, jeszcze jeden test pompki na kamperku. Według tabliczki na drzwiach 5 barów powinien być. Obecnie jest, powinien mieć 5 barów. Jest 3,65 bara. Ustawiamy
5 barów. A tu jeszcze jednostki, zobacz, w PSI mogę też zobaczyć sobie. PSI i bary, no to 5 barów. I włączamy pompkę. Jest, 5,05, bo podwyższyłem. Nawet ponad 5 barów, więc jestem w szoku. Dał radę. 5 barów, kamperek, napompowany. Jeszcze jedno zastosowanie, jakie wymyśliliśmy teraz pompując, to jest sprawdzenie po prostu, ile ma ciśnienia. Więc podłączamy do koła, o, żeby nie syczało. I 4,25, 4,30 bara. Więc można też sprawdzić po prostu, ile ma ciśnienia. I można też jednostki zamienić, bary na kilopaskale, kilogramy na centymetry sześcienne i PSI. Wow. 4 różne jednostki, to tego nawet nie widziałem. Bez problemu do 5 barów pompuje, nie? No, bary. No tam, z tyłu kołu. Jest. Ostateczny test nośności i siły tego lewarka. Podnosimy kampera. A pozdrawiamy kamperdoksów. I teraz tak, ile on waży? Prawie 3 tony, około 3 ton waży kamperek. Zobaczymy. Podłożyliśmy. No i tam już idzie. Jest. No i dobra, zobaczymy. Zaczyna podnosić. Jest, podnosi się powoli. Podnosimy od najcięższej strony, czyli tam, gdzie jest silnik. Podnosi, tylko trochę podniesie na amortyzatorach jeszcze. Kwestia, czy podniesie powietrze całego, tak żeby koło zmienić. No. Zobaczymy. 3 tony to już zwykła żaba ma problem. Ty, podnosi. Podnosi, już drugi siłownik wychodzi. Daje radę. W tym momencie już dał radę, bo koło już nie dotyka ziemi. O. Ale dajmy mu tak z 10 cm, niech podniesie. Na ręce stoi. Daleko nie poleci. Dobra, nie ma co, żeby samochód się gdzieś stoczył czy coś. Oficjalnie możemy powiedzieć, że dał radę. Podniósł tutaj, no prawie 10 cm jest, a podniósłby nawet wyżej, więc kamperek do 3 ton nie ma żadnego problemu, więc zaczynam wierzyć, że rzeczywiście około 5 ton ten lewarek może podnieść. No i cóż, nadszedł czas na słowo zakończenia. Oficjalnie jestem bardzo zadowolony z tego lewarka, naprawdę warto jest go kupić. Jestem zdziwiony ilością funkcji, jakie ma, bo ma tak, podnoszenie samochodu, pompowanie kół, sprawdzanie ciśnienia i to w 4 różnych jednostkach. Światło, które nam podświetla miejsce, które podstawiamy ten lewarek, latarka, walizka może służyć jako trójkąt ostrzegawczy. Co mamy jeszcze tam? 4 klucze podstawowe do odkręcenia, klucz dynamometryczny 430 Nm, więc sporo i naprawdę zapieczone śruby w samochodzie odkręcił. Więc jestem zdziwiony, z jaką siłą to podnosi, bo podniósł kampera 3 tony, to te żaby takie marketowe do 2 ton wysiadają, pękają po prostu. Co, podniósł tę 4, podniósł kilka osobówek, więc działa dalej. Oficjalnie jestem z tego faktu bardzo zadowolony, więc szczerze mówiąc polecam i na pewno tą walizeczkę będę ze sobą wszędzie woził. No cóż, pod filmem macie link, gdzie można to kupić. Ja się z wami żegnam. Dzisiaj był taki odcinek trochę techniczny, ale czasami też takie są potrzebne. Mam nadzieję, że jak najszybciej spotkamy się na łonie natury, bo to jest istotą tego kanału i to najbardziej mnie kręci, więc trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!
They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential, it's deep inside of me. But they